Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dziś, mówię, dawno nie było nic od świń, no to dziś, mówię, pokażę trochę pomysł na inny pomysł na paszę dla huczników. Mianowicie schodzimy dość mocno z koncentratu, dodajemy, tutaj był u mnie przedstawiciel Biofeedu, schodzimy bardzo z koncentratu, dodajemy zdecydowanie więcej grochu, czyli grochu teraz jest gdzieś, gdzie by to położyć, grochu na tonę paszy, niech ja policzę, około 200 kg jest grochu na tonę paszy, dajemy, schodzę z tego koncentratu tucznikowego z ilości 10%, czyli 100 kg na tonę do kilogramów, czekajcie, kurde, teraz niech ja policzę, 3 razy do 75, do 75, do 7,5%, czyli do 75 kg, ale do tego dodaję tam około pół worka, czyli te 12 kilo, powiedzmy, premiksu. Cenowo wyjdzie to taniej, aniżeli miałbym to robić na samym premiksie z soją, i wyjdzie to taniej, ile mamy tu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jeszcze jeden, i wyjdzie to taniej, aniżeli miałbym to robić na 10% koncentratu. Zamysł w ogóle jest taki, żeby całkowicie zejść z koncentratu na rzecz większej ilości grochu, ale to trzeba stopniowo zrobić, i całkowicie przejść zupełnie na premiks. Oczywiście jest to pasza dla tuczników na ten ostatni cykl, tam gdzieś powiedzmy od 90 kg, no i dodatkowo tu jakiś tam zakwaszacz daje, tak jak mówię, od tam 90 kilo plus minus, czyli ten ostatnie kilogramy tuczu, gdzie zużycie jest największe, i powiedzmy ta jakość, no może jakość nie, ale ta pasza nie musi już być tak super, czy tam tak dobra jak dla prosiaków, czy tam dla warchlaków, o. I tutaj możemy sobie na pewno oszczędności pozwolić, no i teraz testujemy ten sposób, ten program, powiedzmy, żywienia. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest dopiero, czekajcie, druga pasza taka. Będzie tutaj, już przygotowuję, już pierwsza jakby porcja paszy poszła. Jakiś tam, wiecie, efektów organoleptycznie nie widać. Te świnie normalnie pobierają paszę, nie wyrzucają, więc tak na pierwszy rzut oka wszystko jest ok. Czekajcie, przejdę sobie na tuczarnię i wtedy będziemy kontynuować. Ciemno tutaj jest, bo jak na złość oczywiście dwie żarówki, które są nad zwierzętami, padły. Te mają jakąś takiego bzika na wypuszczaniu wody, i tu Przemek ścieliśmy dzisiaj i proszę bardzo, nie zamknął. Te były ostatnio przywiezione. Z początku widać, one były na karmikach karmione na sucho i tak nie bardzo chcą przestawić się jakby na te mokre żywienie, i muszę troszeczkę tutaj z początku raz zamknąć karmik, raz otworzyć, żeby się nauczyły wyjadać tą mokrą paszę. Te sobie postanowiły robić tu przy karmiku basen, ale znowuż z jedzeniem już one nie mają problemu. No i tu kolejne sztuki, które pojadą na eksport, że tak powiem. Są nierówne, to się też charakteryzuje tym moja rasa, ta moja rasa tym, że nie dorastają tak fajnie, równo jakbyśmy chcieli. Ale już tam myślę, że 10-15 sztuk na przyszły tydzień może wybiorę, a może nie. I teraz co do tej paszy. No, zamysł jest taki, żeby całkowicie przejść na groch, bo po pierwsze, cena grochu jest w skupie tak beznadziejna, że to się w głowie nie mieści. Groch jest tańszy od zbóż. 800 za groch, jak ktoś dostaje na podwórku, to cena jest dobra. Znaczy, cena jest beznadziejna, ale wszyscy mówią, no lepiej i tak nie będzie.
Ja nie pamiętam nigdy ze swoich czasów, z Ojczulkiem gadałem, nigdy nie pamiętamy, żeby w ogóle taka cena była kiedyś tak słaba, jeżeli chodzi o groch. Więc co? No więc trzeba go skarmić. No nie ma innego wyjścia, jak trzeba go skarmić. Ale żeby to efektywnie zrobić, no to trzeba po troszku, nie można od razu, całkowicie przechodzimy z grochu przechodzimy z koncentratu na premix z grochem, no żeby sobie gdzieś tam nie strzelić w kolano, więc to wszystko trzeba zrobić troszeczkę wolniej, z głową. I no mój zamysł jest taki, żeby na pewno tuczniki w 100% przerzucić na groch, to jest taki mój zamysł. I myślę, że to się uda, bo mój ojczulek kiedyś tak robił, więc no musi się udać. Ewentualnie gdzieś tam jakimiś aminokwasami, premiksem odpowiednio trzeba będzie to zbilansować. A co do warchlaków, to też robimy troszeczkę taką mieszankę, ponieważ nie daję 15% paszy, nie robię, tylko robię, poczekajcie, ile to wychodzi, 12,5 albo 13%. Tak robię, ponieważ daję większą ilość grochu, daję na tonę daję tam 100-120 kg grochu, tak plus minus między 100 a 120 kg grochu daję na tonę, przez to zszedłem troszeczkę z koncentratem. Ja patrzę sobie, bo mam te kartki wisieć, tak jak one długo tam dorastają, no nie widzę, nie zauważyłem różnicy, żeby jakby ten okres tuczu się wydłużył, a parę złotych tam jest zaoszczędzone, to nie są duże pieniądze na tonie, ale zawsze parę złotych jest zaoszczędzone. No zboża są drogie, więc ten groch aż prosi się, żeby go wrzucać w paszę, bo jeżeli on jest tańszy od jęczmienia, od pszenicy, no to śmieszne by było, żeby go sprzedawać. Więc ile się da, tyle będę się starał ciskać grochu. Aha, daje 13,7% paszy, czyli nie daje tam nawet, poczekajcie, bo musiałbym dawać 6 worków, tak? To jest 150 kg, czyli 12 worków na 2 tony, a ja daję tam, no dobrze mówię, nie, dobrze, 12,5% daję, a fajnie jakby się udało troszeczkę zejść z tym koncentratem. No nie możemy przy warchlakach tu przegiąć, no bo wiadomo, jak sobie na dzień dobry spieprzymy, no to później one będą dłużej rosły, ale o ile to jest możliwe, tyle, tak maksymalnie dużo grochu będę pchał w te pasze, tak, dobrze mówię. Odpowiednia chyba forma odmieniona, żeby no pozbyć się jego, żeby ta cena wyprodukowania jednej tony paszy też była jak najniższa, ale żeby czas tuczu, żeby efektywność tuczu, skarmiania się nie zmieniła, żeby nie spadła. No i zobaczymy, co z tego będzie. Z tucznikami nie będzie, myślę, problemu. I to też idzie jakby gdzieś tu po drodze, ten mój zamysł, żeby hodować świnie bez jakichś tam dodatków GMO, co jest tak bardzo popularne. I ludzie niby tego szukają, niby mam zapytania o te moje świnie, ale tak naprawdę jakoś z tym zbytem specjalnie pod jakąś tam, pod jakiś zakład mięsny, który chciałby z nich robić lepsze wyroby, brak. Taka jest gorzka prawda. W dzisiejszych czasach przy tych cenach. No to jest śmiech na sali, jedziemy. Ja ostatnio sprzedałem po 4 zł, więc delikatny zarobek, ja liczę, że gdzieś 30 zł, maksymalnie 40. 30 zł gdzieś tak jest. To jest mój zarobek na sztuce, więc wow. Czyli sprzedając pszenicę, które jedną, no dużo więcej bym zarobił, krótko mówiąc, nie będę tu się rozwodził w rozliczeniach, dużo więcej bym zarobił sprzedając pszenicę, aniżeli tuczył świnia. Tą gorzką, takim gorzkim podsumowaniem zakończę. Trzymajcie się, do następnego razu, cześć.